Leo Ben jako pierwszy selekcjoner w historii doprowadził polską reprezentację do awansu na Mistrzostwa Europy, wychodząc z pierwszego miejsca z trudnej grupy eliminacyjnej, przy ograniczonym potencjale ówczesnych kadrowiczów. Zapraszam na pierwszą część podsumowania jego kadencji, która kończy się wraz z wywalczeniem awansu na Euro 2008. Wybór Leo Benhakera na selekcjonera miał poprawić wizerunek PZPN-u, mającego z tym wielkie problemy. Z jednej strony było szybkie odpadnięcie kadry narodowej z Mundialu, a z drugiej afera korupcyjna w ekstraklasie. Część kibiców domagała się Henryka Kasperczaka jako następcy Janasa. Jednak Kasperczak, jeszcze w trakcie mistrzostw w Niemczech, podpisał kontrakt z Federacją Senegalu. Prezes PZP-u Michał Listkiewicz potrzebował mocnego nazwiska, aby uspokoić opinię publiczną. Wybór padł na 64-letniego Holendra, który na turnieju w Niemczech prowadził reprezentację Trinidadu i Tobago. Ben-Hacker, oprócz propozycji z Polski, miał oferty z drużyn narodowych USA i RPA, ale je odrzucił, chcąc być bliżej rodziny. Listkiewicz decyzję o zatrudnieniu Benhakera podjął jednoosobowo, jednak nie jest tajemnicą, że Andrzej Placzyński z firmy Sport 5 namawiał sternika związku do postawienia na Leo. Ogłoszenie nowego selekcjonera nastąpiło 11 lipca 2006 roku, choć pracę zaczął oficjalnie od 1 sierpnia. Wybór cudzoziemca na trenera najważniejszej drużyny w kraju spotkał się z niechęcią Wydziału Szkolenia PZPN, gdzie prym wiódł Antoni Piechniczek. W odpowiedzi na zatrudnienie Hakera postanowił zrezygnować ze szkoleniowej wiceprezesury, którą objął Jerzy Engel, również niespecjalnie przychylny byłemu selekcjonerowi Trinidadu i Tobago. Niechęć do Holendra wśród działaczy piłkarskiej centrali potęgowały jego zarobki około 200 tysięcy zł miesięcznie. Choć większość tej kwoty pokrywała kompania piwowarska, sponsor reprezentacji w tamtym okresie. Co więcej, Leo przez pierwsze kilka tygodni pracy z kadrą Polski nie miał podpisanej żadnej umowy, więc de facto pracował wtedy na czarno. Nowemu selekcjonerowi nie odpuszczał też Engel, krytykujący go za nadmierny rozrost sztabu szkoleniowego, choć tak naprawdę nie podobało mu się to, że wokół drużyny narodowej kręci się kilku Holendrów. Jan De Zeuf, menedżer Jerzego Dudka, był kimś w rodzaju dyrektora technicznego, tłumacza i prawej ręki Benhakera. Tego nie popierali też dziennikarze pracujący przy reprezentacji, widząc w tym konflikt interesów. Franz Hook z kolei miał pomagać trenerowi bramkarzy Andrzejowi Dawidziukowi. Asystentem Benhakera był Dariusz Dziekanowski, ale nie sprawdzał się w tej roli: raz, że zarzucono mu rozrywkowy tryb życia i lekceważenie obowiązków, a dwa, że wystąpił przeciwko PZPN-owi w sporze prawnopłacowym z Polonią Warszawa. Dziekan zniknął ze sztabu kadry na kilka miesięcy z powodu problemów osobistych, aby ponownie się w niej pojawić jesienią 2007 roku. W międzyczasie, bo w maju 2007 przy reprezentacji Benhakera pojawił się Adam Nawałka. A formalnie został jego asystentem w lipcu tego samego roku. Należy też wspomnieć o Bogusławie Kaczmarku. Popularny Bobo był ważnym współpracownikiem Ben Hackera, a plotka głosiła, że razem z Janem Dezeuwem mocno zabiegali o zatrudnienie Leo, a ten się im odpłacił, dając im pracę przy reprezentacji pierwszy rok pracy Leo był bardzo burzliwy. Oprócz wspomnianych wcześniej napiętych relacji z Piechniczkiem i Engelem doszły inne problemy. We wrześniu 2006 roku Ben Hacker musiał stanąć przed Sejmową Komisją Sportu, kierowaną przez posła samoobrony Janusza Wójcika. Owa komisja wezwała Holendra na przesłuchanie, gdy trwał spór między Michałem Listkiewiczem a ministrem sportu Tomaszem Lipcem, a z kolei w maju 2007 Ben Hacker wyjechał do Holandii, aby pomóc Nordowi w awansie do Pucharu UEFA w czasie playoffów, co rozłościło część środowiska skupionego wokół PZPN. Holenderski trener przed eliminacjami Euro 2008 nie miał czasu na eksperymenty. Przed pierwszym meczem o punkty miał tylko jeden sparring z Danią na wyjeździe, zakończony porażką Biało-Czerwonych 0-2. Jeszcze gorzej było w pierwszym spotkaniu kwalifikacyjnym, w którym Polacy nie sprostali Finlandii, przegrywając w Bydgoszczy 1–3. Najlepszym graczem na boisku był autor dwóch bramek Jari Litmanen. Dla nas przy wyniku 0-3 trafił debiutant Łukasz Garguła z GKS-u Bełchatów. Starcie z Finami było ostatnim występem w kadrze dla Mirosława Szymkowiaka i Tomasza Frankowskiego, a Jerzy Dudek zagrał w biało-czerwonych barwach kolejny raz dopiero w 2009 roku. Z reprezentacji wypadł też Arkadiusz Głowacki. Jak się później okazało, ta mała rewolucja, która nastąpiła po meczu z Finlandią, była bardzo potrzebna drużynie narodowej, bo pierwsze symptomy poprawy przyszły już w kolejnym spotkaniu, tym razem z Serbią. Długimi fragmentami to Polacy wyglądali na boisku lepiej. Objęli nawet prowadzenie po bramce kolejnego debiutanta z GKS-u Bełchatów, Radosława Matusiaka. Jednak Serbowie wyrównali na 20 minut przed końcem dzięki Danko Lazowiciowi. Premierowa wygrana zespołu Benhakera nastąpiła w Kazachstanie. Polacy pokonali gospodarzy 1 do 0 po trafieniu Ebiego Smolarka. Jednak mecz w wykonaniu naszych piłkarzy był przeciętny, żeby nie powiedzieć słaby. Dlatego nikt nie spodziewał się zwycięstwa z Portugalią na stadionie Śląskim. Tym bardziej że doszły problemy z kontuzjami. W trybie awaryjnym powołano Grzegorza Bronowickiego za Michała Rzewłakowa. Zawodnik Legii Warszawa do spółki z Pawłem Golańskim z korony Kielce wyłączył z gry Cristiano Ronaldo. Co ciekawe, Arkadiusz Radomski, nominalny defensywny pomocnik, zagrał wtedy na środku obrony. Bohaterem dnia był jednak zdobywca dwóch goli, Eusebiusz Smolarek, który najpierw wykazał się sprytem w polu karnym, dobijając strzał Mariusza Lewandowskiego, a potem zapakował piłkę pod poprzeczkę po podaniu od Rasiaka. Jak się później okazało, wygrana z Portugalią, czwartą drużyną Mundialu w Niemczech, była tak zwanym mitem założycielskim kadry Benhakera. Od tamtego momentu reprezentacja Polski rosła z każdym spotkaniem. Benhakerowi nie były straszne problemy kadrowe przed starciem z Belgią na wyjeździe. Polska pokonała gospodarzy, a jedynego gola zdobył Radosław Matusiak, przepychając wcześniej jak dziecko Daniela Van Buytena z Bayernu. Warto odnotować, że w tym meczu do bramki reprezentacji wskoczył na dobre Artur Boruc, nie oddając bluzy z numerem 1 aż do ostatniego pojedynku eliminacji, kiedy zagrał Fabiański. Jeszcze w 2006 roku Polacy w krajowym składzie pokonali pewnie Zjednoczone Emiraty Arabskie, a do wiosennych gier o punkty miały nas przygotować dwa sparingi podczas zgrupowania w Hiszpanii, gdzie selekcjoner dał pograć piłkarzom z Polskiej Ligi w wygranym meczu z Estonią 4-0, a w grze kontrolnej ze Słowacją zremisowanej 2-2 wystawił już silniejszy skład. Polacy nie dali się pokonać naszym południowym sąsiadom i zremisowali dwa do dwóch, mimo że do przerwy przegrywali dwoma golami. Jeśli podoba Ci się odcinek, zachęcam do pozostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału. To pomaga w jego rozwoju, a mnie motywuje do jeszcze cięższej pracy. Dziękuję. Marcowy dwumecz z Azerbejdżanem i Armenią to 6 punktów i tyle samogoli. Trzy miesiące później znów przyszło biało-czerwonym mierzyć się z tymi rywalami, tym razem u nich. Po ciężkim spotkaniu w Baku udało się dopisać 3 punkty, mimo że Polacy przegrywali do przerwy 0-1. do 1. Wyprawa do stolicy Armenii zakończyła się porażką naszych piłkarzy 0-1. do W 65 minucie Jacek Bąk doznał kontuzji i poprosił o zmianę. Z tego powodu Polak celowo sfaulował rywala, by sędzia mógł przerwać grę. Bong zszedł z boiska, ale chwilę później Hamlet Mchitarian pięknym strzałem z rzutu wolnego pokonał Artura Boruca. W sierpniowym sparingu z Rosją na stadionie Lokomotivu pod opieczni Benhakera pokazali charakter i ze stanu 0 do 2 zdołali doprowadzić do remisu. Był to dobry prognostyk przed starciem z Portugalią na wyjeździe. Polacy wyszli na prowadzenie tuż przed przerwą dzięki Mariuszowi Lewandowskiemu, który wykorzystał niepewną interwencję Ricardo po strzale Błaszczykowskiego. Jednak w drugiej połowie Portugalczycy najpierw zdołali wyrównać po golu Manisza, a potem wyjść na prowadzenie za sprawą Cristiano Ronaldo. Gdy mecz zbliżał się ku końcowi, Jacek Krzynówek huknął z dystansu w słupek, od którego piłka się odbiła, trafiając w plecy Ricardo, a następnie wpadła do bramki. 2 do dwóch i świetna sytuacja wyjściowa przed końcówką eliminacji. Remis z Finlandią w Helsinkach należało szanować, bo w przekroju całego spotkania to Finowie stworzyli więcej okazji. Po nim było niemal pewne, że zwycięstwa w dwóch kolejnych meczach u siebie dadzą nam upragniony awans na euro. Na pierwszy ogień poszedł Kazachstan, który niespodziewanie prowadził do przerwy na stadionie Legii. Kilka minut po rozpoczęciu drugiej połowy doszło do awarii oświetlenia, która trwała pół godziny. Po niej Polacy wzięli się do kupy i odwrócili losy rywalizacji, wygrywając 3-1 po hat-tricku Ebiego Smolarka, a po drugim golu asystent selekcjonera Bobo Kaczmarek ucałował Benhakera w rękę. Kilka dni po meczu z Kazachami selekcjoner zrobił przegląd zaplecza, wystawiając rezerwowy skład na towarzyskie starcie z Węgrami, zakończone naszą porażką 0 do 1. Smolarek był też bohaterem spotkania z Belgią, w którym ustrzelił dublet. Najpierw wykorzystał koszmarny błąd Jana Fertongena i pokonał belgijskiego bramkarza w sytuacji sam na sam, a później ładną podcinką ustalił wynik końcowy na 2 do 0 dla Polski. Pierwszy historyczny awans reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy stał się faktem. Do rozegrania został nam mecz z Serbią na wyjeździe. Polacy, mimo prowadzenia 2-0, zaledwie zremisowali. Selekcjoner dał pograć zmiennikom. Był też czas na eksperymenty, jak chociażby występ Jakuba Wawrzyniaka na pozycji defensywnego pomocnika. Rok zakończyliśmy wygraną z Bośnią i Hercegowiną w sparingu rozegranym w Turcji, gdzie Ben-Hacker testował wyróżniających się ligowców. W tym spotkaniu debiutował młody obrońca górnika Zabrze Michał Pazdan, w którym Ben Hacker widział potencjał sięgający international level. Do występu na euro mieliśmy jeszcze pół roku, choć już wtedy było widać, że coś niedobrego zaczyna się dziać z reprezentacją. Pierwsze symptomy regresu sportowego pojawiły się już podczas meczów wyjazdowych na Zakaukaziu. Przygotowania do Euro 2008, jak i występ na turnieju zostaną przedstawione w kolejnym filmie. I na tym koniec pierwszej części podsumowania kadencji Leo Benhakera. Dziękuję za obejrzenie odcinka i zapraszam na kolejny. Zachęcam też do obejrzenia innych filmów znajdujących się na moim kanale. Leo Benhaker obiecał, że wprowadzi nam representację do Mistrzostw Europy, no więc zobaczymy.